O nie! Przecież to mógł być ten pies. Cholera, byśmy mieli psa. O nie, moje słuchawki. Słuchawka mi zuchana, panie. Tak, bo normalne słuchawki mi się zepsuły. O nie. Nasze zapasy są bardzo ograniczone i robimy się coraz bardziej zdesperowani. Wiem, że w pobliżu koczuje grupa ocalałych z pobliskiego domu starców. Pożyczenie kilku rzeczy nie powinno... Ted! Tak! Przyniósł zupę i wodę. Środek owadobójczy. Ted, jesteś zajebisty. Wiecie co? Ja mu dam, ja wam dam jedzenie, bo ja się boję, żeby mi zrobić to co Dolores. Nikogo na ekspedycję nie wysyłam. Jesus Christ, 14 dzień, już połowa rodziny nie ma. Jak to jest głodny? Wczoraj żar. Grubas jeden wstrętny, nic nie dostaje. Jutro dostajecie jedzenie. Pod warunkiem, że będziecie wygłodzeni. Nie, tylko picie, dobra. Tego się nie da przetrwać. Słuchajcie radia, słuchajcie. Cały czas słuchajcie radia. No, fajnie, że kart nie mamy. Ani mapy, jakbyśmy mieli mapę, to nie znaleźli. Dobra. Nasza apteczka jest bezużyteczna i musimy coś na to poradzić. Z jakiegoś dziwnego powodu myślimy, że trujący środek owadobójczy świetnie nada się do produkcji dodatkowych leków. Może to zadziała, nie dowiemy się, póki nie spróbujemy. To was porąbało do reszty. Moglibyście to ciało wywalić, idiot. Tym cudem w ogóle to się zmieniło w szkielet. Bo musieli skórę zjeść. Dzień 22, a wy już prawie martwi. O Ted, jak ty umrzesz, to już koniec. Nic nie ma, no jak nie wyślemy go na ekspert... Zarąbiście! Już koniec, już nie żyjemy. Nikt na ekspedycję nie idzie, bo Ted jest zmęczony, a Timmy jest za mały, żeby się na ekspedycję. Odwodnienie, odwodnienie. Dobra, dzisiaj jest dzień picia, panowie. Chlejcie, aż wam się żygać zachce, a teraz dobra. Dzień 25. Głód, szaleństwo, zmęczenie, głód, szaleństwo. Nie, ma być wygłodzenie albo odwodnienie. Wtedy dajemy, bo nie... Woda się skończyła? Nie! Pierdzielisz.
Mamy jeszcze trochę wody. Tylko trochę. Cóż za radosna chwila w tym oceanie rozpaczy. Timmy obchodzi dzisiaj urodziny tak samo jak w zeszłym roku. Czekaliśmy z prezentem do ostatniego momentu, ale w schronie nasze możliwości zdobycia go są dość ograniczone. Co podarujemy mu w tym roku? Nic mu nie podarujecie. Co mu chcesz podarować? Poradnik małego skauta, który i tak był jego. Dobra, dzisiaj jest dzień jedzenia. Klaustrofobia to przekleństwo, szczególnie w małym zagradzonym bunkrze. Może otworzymy drzwi na minutkę, wpuścimy trochę świeżego powietrza. Chyba nas porąbało. I tak oto... W żadnym wypadku, bo się skończyła woda. Nasza apteczka jest kompletnie... Dobra. Zróbcie sobie te leki z tego. Dopóki wam się pić nie chce, niech ktoś idzie na... Expedition. Timmy. Nie zgub mi tego, bo będziesz miał karę na komputer. Ted, wytrzymaj. Niech mu się nie chce pić. Ale zupa to też jest trochę picie. Błagam, Ted. Dawaj, dopóki Timmy nie wróci. I Timmy błaga... Pić mu się. Dopóki nie będzie... Mamy apteczkę? Dobra, Ted się leczy. Nie jesteś przypadkiem wygłodzony? Nie. Odwodnienie. A ja nie mam ci dać nic do picia. Ted, błagam. Dobra, dzisiaj dostaniesz jeść. I proszę cię, Ted, wytrzymaj, dopóki ty mi nie wróci. No, to by było na tyle w tym odcinku 60 Seconds. Słuchajcie, nie udało nam się przetrwać. A teraz zauważyłem, że tutaj ręka leży. No dobra. Dziękuję za oglądanie. No, nie przetrwaliśmy. Może w następnym odcinku, więc na razie i cześć.